Halo, halo, buongiorno Dziemongi. Witam w trzecim odcinku Buruburu, na który wiem, że bardzo czekaliście. I mówię tutaj do jakichś dwóch osób, które wiem, że czekały. Dużo mi czasu zajęło zmontowanie tego, gdyż podobnie jak ostatnim razem, jest to kompilacja z 2 dni. I łącznie materiału nagrane było ponad 3 godziny, więc nie dziwcie się, że tyle czasu mi zajęło, bo musiałem wszystko obejrzeć, poprzycinać, pomontować, pododawać coś od siebie. No i dodatkowo jakieś obowiązki mam poza samym montowaniem filmów, więc wybaczcie, że tyle czasu mi to zajęło. A teraz z nieco zmienioną ekipą, ale myślę, że równie zabawne, zapraszam do oglądania. Halo, halo. O, halo, któż to przyszedł? No, któż mógł przyjść? Ja to w sumie tylko na chwilę. Jestem tutaj sobie jeszcze, bo ja się zwykle już teraz kładę spać koło 23:30, tak mniej No więcej. to masz jeszcze 50 minut, czy tam 40, to można by było zagrać jakiś jeden meczik, chociaż coś będzie do najbliższego materiału. No dobra, no dobra. Wiesz co, teraz tak spojrzałem na twoją miniaturkę, to ten typek tutaj wygląda jak lotek. To jest baba. Tak? No pierwsze to jest baba. Nie wiem, to kobieton jakiś, nie wiem co to jest. No nie wiem, właśnie wygląda trochę jak elf. Nie, dla mnie to wygląda jak ten, jak to jest ten daper lotek. Spójrz na tą O mordę. sakra. A nie, to na mo przepraszam, kurwa, to na A to moim, twoja. dobra, nie na. Wyglądasz jak Lotek, Lotek taki syn Lotka i Kononowicza. I to upośledzony. No to jest upośledzony, to wiesz. Dobra, Dobra, jestem rady. jesteś okej, Tak, tak, do tak. gnoju. No. Pierwszy raz gram, od kiedy się tutaj przyniosłem tutaj swoje nory. Pierwszy raz gram na tym 20-calowym monitorze i jest, ja pierdolę. Przyzwyczaić się trzeba. No na To tak 15 samo jak grałem ja do tej bym, pory. wiesz. To tak jak ja bym próbował ze swojego 17 z kawałkiem się przenieść na 20 parę cali z powrotem. No ja wiem, jaki to ból jest. Niby super, niby wszystko fajnie, ale pierwsze kilka godzin to jest męczarnia. O, ale bułę dostałem od KW2! O Boże, ale chłop skampiony stał nie na jeden przejazd. Klapsa na No siebie dostałem taką... wyrywałeś? Nie klapsa, dostałem taką Tylko bułek. zgniłą, rozkładającą się klapsą. To wiesz, gruszką. To czymś takim dostałem właśnie, tak się poczułem. Bo tam klaps to tam klaps, nie? Jeszcze wychowawczy na przykład od nauczyciela czy nauczycielki to spoko się No, na rozumie. przykład prosto w pysk. BOOM HEADSHOT! BOOM HEADSHOT! BOOM HEADSHOT! Z boku nie widzi mnie. Yeah, they see me rolling. They hate They him. hate Dobra, i him. jeszcze jakiś light tam jedzie sobie, ja mam po niego, jadę nawet Yeah. dwa lighty. Yeah. Ale to robię, ale to robię. Yeah, I'm boy! unki fucking able. Kurde, kocham KW2. Co tu się wydarzyło? Człowiek, gościu był tak, kurde, podekscytowany moją zajebistą grą, że go wyjebało za tekstury, nie? No. Weź zrób mnie dowódcą, bo ja jeszcze zaproszę do Dobra. tego awokata. Prawym na mnie kliknij, make leader zrób. Czy tam zrób dowódcą jakoś, tak powinno Dobra. być. Usuń z oddziału. Dobra, 3-7 gramy jak coś, awokato. 7? 3-7. Awokato? Czyżby ktoś oglądał Final Space? Dokładnie. Ja nie wiedziałem o co z tym chodzi od kilku tygodni, a ten przyszedł i od razu Chodź, wie. czekamy, dawaj do drużyny, kić. Jak tam podobał się ostatni odcinek? Ale bardzo fajny, też mi się podoba, szczególnie ten przerywnik, nie? If No. you're happy and you know it, buru buru. A jeżeli chodzi o granie, to jeżeli chcesz w War Thundera, tak wiesz, większą ekipę, żeby tu ktoś był jeszcze, na przykład ten Łukasz, no to od piątku wieczór do mniej więcej niedzieli do południa. Ale Bo on, śpicie wiesz, czasem? mnie... Nie no, czasem tak, ale to wiesz, godzina są... Na nocnikach siedzicie przed kompami, nie? Sen jest dla słabych. To jest i tak dziwne zbiorowisko na tym Discordzie, no bo tak. Są chłopy, co mają 16 lat, 17, później chłop ma 22, ja można liczyć praktycznie 23. Ktoś tutaj był jakiś czas temu 20, chyba 5 czy 6 lat.
I jeszcze No ty. i jest Wuja Szarpała. Tak, Wuja Szarpała. 30 miliardów lat. Uważaj, tam jest flak, bo jak dostaniesz od flaka, to wiesz, jak się zresztą dostałeś chyba flakiem. Już któregoś razu. Tak, będziesz flakiem. Chyba dostaniesz. Właśnie go trafiłem, dostał prawie z kilometra. O, faja mu zmiękła i teraz sam ma flaka. Ty uważaj, ty się lepiej cofnij, no właśnie, schowaj. No, jeden bo do jednego troszkę jest. Ich stało. O, nasz flak popchnę go. Popchnę flaka. Nie brzmi to zbyt reprezentatywnie. Sorry, że tam ci przeszkadzam, ale flaka męczę. Futerko ci odrasta? Odrasta, dobrze. No nie gryź mnie, mendo mała. Ja tu ci zapewniam prowiant, wszystko, wyżywienie hipoalergiczne ci w ściółkę kupuję, a ty mnie tak? No, dziewczyna pewnie szczęśliwa, że tak o nią dbasz. Co ty, Marku? Co ci tam robią? Nic ci nie I can't hear you! A no tak, bo ty masz mordę, niczym nie wiem co. Co powiedział człowiek o twarzy jak tatarskie siodło? Może... Nie! Zablokowałem się na jakimś... Nie, Chinu! Jeps. Dobra, wychaj. Fuck you, Cannon Bridge. No nie, no jakiś menel Shermanem mnie zdjął. Kuku na munio? Tak, trafiłem kurde kawy 2 i gówno mu zrobiłem. A nawet pół gówna, to taki... mokry pierdol bardziej był. Ależ jestem dzikusem. Z prawej strony mapy było, to wiesz. Oj, i dupa po mnie. Na 4-7 gramy co najmniej. No kurde. Pancerna szmaciura. Ojojoj. Ja znowu ram. No radziłbym ci, bo tam jest M18. M18 ma 150 peny i popiżdża 80 parę na godzinę. 80 chyba z tego co pamiętam. No, penetruje jak robot ministranta. No właśnie ciebie chyba tu przed chwilą coś się stało nieprzyjemnego. Penetrował mnie na wylot. Incydent kałowy, tak? O. Dawno nie korzystałem z tego Messengera, w takiej formie oczywiście i mam jakiś problem. Ty z głową masz problem. O to zdecydowanie. Panie, czy działa, czy nie działa? Halo, siema Max. O, działa, dobra. No, dobra, działa, zajebiście. Okej, okay, jesteśmy wszyscy razem. W ogóle tak, poznajcie się, tak... Dobry, Maksymilian. No, tak, Maksymilian, jakby tak wam jakoś przybliżyć, to prawdopodobnie... Shrek. Akaż, nie, prawdopodobnie rok temu widzieliście filmik, który przetoczył się przez polski internet z Makłowiczem krzyczącym do studni Ziobro, kurwo jebana! To on jest jego autorem, nie? Polecamy od razu kanały, no, Ksamowski. Kolejny też ma swój kanał na YouTubie, Urbex Białystok. To dzięki niemu mam program, w którym montuję te filmy. Postanowił on zainwestować w mój kanał. Michał, czyli Alien. Dzień dobry, nie zapamiętam imienia i tak? I nie wiedział wtedy, jak bardzo wpierdolił pieniądze. Znany jest też pod nickiem Paralytic Dance. A to ten, a to graliśmy w LoL'a kiedyś, szaramy chyba. Rzeczywiście, no, a Mańkę nie trzeba nikomu przedstawiać, bo to jest szef wszystkich szefów, także... Tak, no. Capo deputati. A właśnie, a Alien jest tutaj, czy on jest tylko, nie wiem, słuchaczem wolnym? A, jest, dobrze. On słucha tego twojego pierdolenia smutnego. Spoko. Nie, to on po prostu, wiesz, wyznaje zasadę, że jeżeli nie ma nic mądrego do powiedzenia, to nic nie mówi. I dlatego milczy. No to nie wiem, ale dobrze było, żebyście ogarnęli, bo to serio, jest duża różnica. Ja tam mogę na Discorda wchodzić. O to, dla mnie bez różnicy, ja i tak zawsze brzmi jak kastrat z zapaleniem gardła. Nie, właśnie powiem, że właśnie dużo czyściej cię słychać na tym, na Discordzie właśnie. Umyj uszy, będziesz mnie czyściej słyszał. A czekajcie, 2.7, to ja muszę BR-y znaleźć. No właśnie, też muszę chyba zmienić, tak? A jak to teraz, kurde?
Mam jednego niszczyciela, jeden czołg średni i jeden lekki. No dobra, coś tam ugram, ale pewnie będę musiał hajsy płacić, kurde. No i teraz jest okej, A, to... Ale ze mnie debil po prostu, to... Tak. Nie muszę kończyć, tak? Tak. No nie. Jaki to masz zajebisty nick. Kto? Jan Panzer II. Przebijał małe sztugi. Dobra, to było okej. Okay. To co? A, od razu, nie? Mhm. No. No, tu się gdzie nie jeździ. No. Dobra. O, akurat usłyszałem dźwięk, że zrenderowało mi filmik w tle, więc kolejny odcinek będzie. O! Ktoś mi przywalił. Ale jesteś cały? No, cały rozjebany. Tak? Tak, żaba na liście. Czekasz jest na B. Mr. Panzerni. Panzerni. A mojego Moniuśka strzelasz? Chodź na solo, Kotysiasz. Mamy tutaj M4A3. Tak. Bang, o. M8 HMC. Gdzieś na plecach mam jakiś złoba, ale ja go jadę. Jadę go wyjaśnić. Ubiegnie. Nie mam nie. Mam tego niszczyciela, to takimi pociskami on napierdala, że mnie na dach nie przewraca. Jezu, takim pociskiem? Myślę, że ten jeden, który mnie trafił, był droższy niż cały mój czołg. Jakbyście zobaczyli przy chłopie napis 15 cymy, to... To długość penisa. On ma 8 kilo niemieckiej miłości. Łopanie! 15 cm i 8 kilo? To gruby musi być ten jego zaganiacz. Mnie kiedyś przebił na wylot, typek. I nic mi nie zrobił, po prostu przeszedł pocisk. To jest nawet takie powiedzonko w tej grze. No armor, best armor. A, no, no. Dobra, gotowy jestem. No okej. Okay. Jeszcze szczególnie jak mają przebijaki na wyższych poziomach. Takie bez ładunku wybuchowego, tylko które shrapnella robią. Jak masz cieniutkie coś, to przebijecie na wylot, nawet ci nic nie zrobi. No to zdarzyło mi się też tak. No a mi się zdarzyło strzelić ruskiemu... Wentylację zamontuję. To jest ten. Nie, to nie wentylacja, jak od boku. To jest taka dziura, żeby się móc wyszczać, jak pisuar, żeby dzieci wychodzić z czołgu. No, a to od razu, wiesz, modernizacja, bo wielupy wystają wtedy, nie? A to można zrobić, że więcej przecież. Znowu utopiłeś kogoś? Tak! Ej, tu ich trochę jest. I tam jest M24, na 3-3 nas pulsowało. Ja się chowam. To działo na... Uła! Oj. Pulsowało nas nie. Bardzo niedobrze. Bo nas pulsowało bardzo... Ten fart, ale fart! Ja dostałem w czoło. Typek jakiś niszczyciele mi wyjechał, a ja mu tu po pierdolku silnik zniszczyłem. O, ja nie wiem, co się dzieje dzisiaj. Przedwczoraj 14 kili na 5-7 robię, tutaj wyjeżdżam tylko, chłop już we mnie wcelowany z kilometra. Samolot u nas tam bazą lata. No właśnie widzę, może zaraz go utupię. No bez ja już. Ale widzicie, co się dzieje. My nie możemy nic zrobić. Trochę gwałt. Dobra, w postprodukcji dodam, że to ja go zestrzeliłem. Ale ładnie by... Kurde, ja w tym czołgu mam zamontowany jakiś magnes na samoloty. Chęcią zamienię na magnes na cipki. No kurwa, ubiję coś w końcu. Ta. Dobra, na chwilę. Aj, mój kurwa. Co, nie pykło? O człowieku, z taką armatą to się nie dziwię. No kurde. 2/3 wagi pojazdu to była lufa. To tak jak u mnie. Dobra. Urocze.
No, jak sobie uzbieram materiały na kolejny odcinek, to potem będę go pewnie montował przez tydzień. Ja będę snajpił. A ja podzielam zdanie obu panów, więc pojadę na C. Ty głupi jesteś. Tak. Ja zostanę na respie, ktoś musi się wybić. Jeszcze mnie tutaj paralityk, kurde, pcha. Puść moją rurkę, mojego pryncypałka. Wiesz, ja mam grubą rurę. I akurat jaki... sobie jest twój tyłek. O nie. Jaki uroczy, jaki pryć. Majora mnie goni. O! Chodź tu przy dulecie. Nie zdobędziesz mego dziewictwa. A teraz role się odwróciły. Dobra, szybko. Jestem otwarty na propozycję. Ostrzał artyleryjski. Oczywiście, że ostrzał. Maniek, czekaj, ja wezmę swoją załogę, wskoczę do ciebie na chwilę i się schowam. Dobra, strefa zajęta. Spierdolamy. Co się dzieje? Nie wiem, ile tej arty na czoło przyjąłem, ale długo chciałem. Jak to masz czoło jak lądowisko dla Boeinga, no to... Cóż, naprawdę... O ty łachudro. No super. Teraz im uciekają. Serio? Boso. Strasznie to zepsułem, kurde. Stoję w płomienia. Masakra, w ogóle mi nie jeździ tymi czołgami, kurde. Mi też, ja się odzwyczaiłem strasznie. No. Kiedyś to dużo tym grałem, jak ten, jak nie umiałem jeszcze grać na wyższych. Ale teraz ja nie mogę, no ja nie wiem co się dzieje. Nie mogę? No to... Na drugą nogę. Cóż, Alien będzie sobie namiętnie grał teraz w czołgi i nabijał kolejne poziomy. World of Tanks? Wiesz, ma wszystkie tiery. Ja mówię War Thunder. War Thunder. Ja się to... Ja bym może zmienił tego. Po pierdółkę. Gdzieś tam reset. Miałem jeszcze jakiś na 2 i 3, 122 niszczyciel. Znowu bułę dostanę, ja nie wiem co to dzisiaj za dzień. Oj! Dobra, to jak wy walczycie i tak nie będę się czekać na bitwę. Ależ to zwaliłem. Dobra, jeszcze mnie nie widzi. Jadę do was, może coś pomogę. Zjebuj gdzieś przed tobą, centralnie jest. No wiem, wiem, ale ja widzę, ja tylko przeładowuję. Bigo, bo on mnie zbije! Nie zdążę przeładować pewnie. Jadę! Ja na niego jadę! 3, 2, 1, 1. No nareszcie. Plecy! Co plecy? Podrapać. O, mamy tam wroga. Są ludzie. Engine dobrze. Mam cię. Przed nami niszczyciel. Ujojojojoj. Rykoszek. Dobranoc. Łaś! No zasłoniłeś! Wyjebywaj, to go już zdejmę. Dobra, silnik mam uszkodzony. Brawo! Zasłonię cię! Nie, nie bij, nie! Ja mówię, że zasłonię cię. Ja mam chyba mocniejszy pancerz, nie wiem. No, możliwe, że troszeczkę. Od razu do lewej się odwraca i go wal. Chyba na załowę. Odbił się. Nie, on karabinkiem to bym, wiesz, mógł połechtać, kurde, w lupkę. Wymiana na ten czołg była bardzo dobrym pomysłem. No lepsza niż tamta popierdółka. Ja tutaj samą lupę mam cięższą niż tamten czołg cały. I jeszcze jeden i jeszcze raz. Chodź, oberwiesz. Siakiem w twarz? Tak, dostał ktoś. Zara kartoflem z nieba dostanę, to się zdziwię. No, wiedziałem, że to było. Pyry z nieba lecą. O ty. Cyganie gruzem rzucają. Kurde. Potrzebuję pomocy. Ten 3A1 mi tutaj jedzie. A ja mam jeszcze nieprzeładowany. Dalej, kutasiarzu. Tak jesteś cwany? Chodź. Chodź, dam ci buźki. Co?
No już z takiej odległości to musiałem trafić. Bartosz, czy widzisz jak mój czołg jest pomalowany? Nie. No właśnie o to chodzi, to jest niby kamuflaż pustynny niemiecki. Okej. Okay. Nie, wciąż cię widzimy. Słaby kamuflaż. No ja się gdzieś tu skitram. Wezmę myśliwca, polatam znowu. O, w sumie no, na jest samolocik. Za cholerę nie potrafię sterować tymi samolotami. A co, masz odwrócone sterowanie, czy nie? Tak. No włącz sobie normalne. No wiem, ale... Może kiedyś to zrobię. Kurwa, nie! No, są no tak, obrócone sterowanie. Widać, że w wojsku nie byłem. Pierwsza zasada forsowania rzeki. Zawsze w poprzek, nigdy wzdłuż. Bang. O, fuck. Silnik mi uszkodzili i jeszcze... No, to dobra, pozamiatany jestem. Ojojojojojoj. No, dostał. I gówno mu zrobiłem. Teraz lepiej. No to jest ostatni czołg praktycznie. Nie, aha, no i oczywiście nie, spróbowałem. Hej, no, zabiłem go. W jakim cudem przecież nie trafiłem. Nie! Artylerią go zabijać. Mostek. A, no rzeczywiście, lepiej mostem. Na tym mapce tak. Bo nie daj się zepsuć, bo zawsze tam się znajdzie jakiś... Jakiś max. Tu mi się ta miejscowa podoba, ja tu parkuję. Zachmę. Straż miejska zaraz przyjedzie i mandat. Blokady na koło. No. Au. A sztuk trzeba, nie ściągnę. Gizdu. Uwaga na wskazaną strefę. Ja spierdalam. Nie mogłem w ogóle przycelować jakoś. Dwie gaśnice, kurde. Oj. I think I came to wrong neighborhood. O, no i dupa. Pogoń się nic dostaje. Chyba będzie po mnie. Ja mam takie, stoję tutaj, kurde. Wszyscy do mnie trują. Człowieku, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem czołgów do mnie strzela. Mnie teraz artyleria wali. Samoloty. No kurde, w końcu mnie zdjęli. Ja nie wiem ile tutaj strzałów dostałem, ale to pewnie sporo punktów za to będzie. Chciałbyś. Oj, słyszę bombę. Oj, widzę bombę. O fuck. Nie poddam się bez walki. A masz. Dobra, i tak zaraz koniec będzie tu jolo. A pizdło. Dobra, jeden za jednego. Tutaj będzie wszystko na dzisiaj. Miejsca na dysku zabraknie. O kurde, byłem najlepszy w drużynie byłem. A to tylko dlatego, że kurde przyjąłem na siebie od groma pocisków przeciwników. Tu za, wiesz, za pancernego dostawałem punkty, nie? No i tym sposobem dotarliśmy do końca trzeciego odcinka Wuruburu. Jeśli wam się podobało, to standardowo zostawiajcie łapy w górę, jeśli nie, łapy w dół, ciśnijcie po mnie w komentarzach, subskrybujcie, udostępniajcie, poza tym pozdrawiam wszystkich dzidowców i wypierdalam.